Kurde, jak taka turbo dziura w samochodzie. Zaczynasz pedałować, jest chwila takiego lagu. Tak, a tak. A potem leci, kurde. Na manetce jeździłeś? Nie? No to pan sobie tu pojedź. I powiedz co sądzisz. Siema, siema. Oglądacie kanał Taba na rowerze. I co, dzisiaj jedziemy pojeździć na jednym kole. Ogólnie to jedziemy do ekipy trialowców. Oni też będą mogli coś powiedzieć o jeżdżeniu na jednym kole. Wydaje mi się, że obalimy mit, że jeżdżenie na jednym kole jest niebezpieczne, bo wcale nie jest. Lecimy. O, patrz! A86. Widzisz? No, zobacz, pa. Się? Tak, kurde, jak taka turbo dziura w samochodzie. Zaczynasz pedałować, jest chwila takiego lagu. Tak, a tak. A potem leci, kurde. No. Na manetce jeździłeś? Nie? No to pan sobie tu pojedź. I powiedz co sądzisz. Ale nie, zupełnie ten jest bezprzysłagowy, ten odpokładę, nie? No zobaczymy. Dobre określenie na to. Genialna zabawka. Ja szukałem, żeby był w jak najmniejszym budżecie 2005 roku Rama, nie? To jest klasyk przecież. A ja. Mogę jeszcze sekundkę zrobić? Śmiało, proszę bardzo. Będzie ładowania w domu. Nie, ja ładuję się 3 godziny. I tak będzie. Co ty za prąd? Nie, za 100 km na tym zapłacisz 2 zł. Kurde. No jest ten, sprzęt jest spoko. Idę spróbować waszą trialówkę jakoś. Podoba mi się... Nie polecam złotego. Podoba mi się ten mały modzik. Czy to malutki modzik? Mogę spróbować? Dobra. Znam ten dźwięk. Chyba się przyjęła. Jak nitro. No. Mogę jeszcze się przejechać? Jasne, śmiało. Rower elektryczny. Zrobisz to, bo to się tak rozpędzisz i na płaskim możesz sobie poskakać coś. Napierdalać. To jest zajebista opcja. Wreszcie masz napęd. Jest silnik. Tu w środku jest bateria z kontrolerem. Ale to jest samoróbka jakaś. No, jest zestaw, który kupujesz i wkładasz na rower i z każdego roweru zrobisz takiego elektryka. Fajnie. Tu jest gaz. O. No i pedała mi on pomaga. Idę tamtego dogonić, zaraz podejdę. No to pokaż właśnie, jak to się rozpędza. Czekaj jeszcze chwilę. Myślałem, że gdzieś lecisz.
No właśnie idę tam tego pogonić trochę. Ten, co tam tego? Nie wiem, się spoko. Trzeba góry, żeby sobie downhill napierdalać. No, ale fajne to. Ja pierdolę, że coś takiego. Jak mu odbierzesz, to możesz się przejechać. Tak? No jasne. A ty masz jakąś tyranówkę chyba? A ja sobie tak, mogę jeszcze? Śmiało, śmiało. Ja mam ten pomarańczowy. O, to idzie. Dobra, jeszcze sobie uciekł. Tak, teraz ja się na tym wsiadę, zobaczymy. To jest mnie, to już idę twojego banana na... Tak, fajnie, kurde, tak łapie, wyrywa po prostu jak na krosie, nie? No. Teraz tak, tu masz gaz? Teraz spoko. On będzie chodzić trochę jak wkrętarka. Jak pedałujesz, to coś pomaga z mocą 250 W, nie? Tutaj masz około 10 W. Silnik w środku ma 100 stopni. 220 lekko możesz go rozwieźć. Bardzo fajnie. Ogarnąć manuala z manetką przełączyć. Ale to jak się rozpędza, to on po pewnym czasie takiego kopa dostaje. Kurde, ja w pewnym momencie muszę odpuścić, bo aż mam Pietra, kurde, że nie wyrobię. No to nie jak na normalnym rowerze. Jest mocniejszy, nie? Kółko masz 2,4, dlatego na większy moment obrotowy, ale mniejszą prędkość maksymalną, nie? Coś koło 36 i silnik jest... Dobra, nieważne. Dawaj. Maneta! Po tamtym 50-kę tu poleciałem. Tak? Tak. O, fajnie. Nie ma tej przesady, a, nie? Dlatego pilnujesz. No, jest jeszcze, no, jeszcze się mieści w tej normie, nie? Tylko, że ja to chodzę wszędzie i powtarzam... Ja to chodzę wszędzie i powtarzam, że to będzie zajebiste, jak będzie całość z taką mocą ważyć 10 kg, nie? Ale teraz... No. Mów jakieś odczucia, co ci się podoba, czy co ci nie podoba. 10 na 10. Ale jak w porównaniu do tego? No jest mocniejszy, czuć, że jest mocniejszy. Aczkolwiek oba dają dużo, dużo fanu. Ja tam lubię jego widelec, nie? Tam pogada się chce, od razu chce rower. Zaraz pogadamy. Ty, ale tarcze są takie jak u ciebie, że możesz się przejść. Dobra, co ja muszę zrobić, żeby coś takiego mieć w swoim życiu? Bo ja mam, wiesz co, dostęp hurtowo do Boscha. Do Boscha możesz tylko mieć specjalny rower, który ma też mocowanie do Boscha, nie? Aha. I zestaw Boscha, jakbyś chciał go z ulicy kupić, to jest około 10 koła. O kurde. Faktycznie ten bardziej przyspiesza. Mhm. No dobra, a szybszy, mocno mocniejszy od tego? Przecież to waga też rowerów pewnie troszeczkę za mną. No właśnie, im więcej chcesz mocy, tym większa waga. To, co tutaj jest, uważam, że to jest idealny kompromis, nie? To, co tutaj jest, jest fajnie, bo jest leciutki w porównaniu do tego, bo... A wiesz, co jest zaletą tego? No? Że jak już pojedziesz gdzieś w góry, gdzie faktycznie chcesz jeździć downhill, chcesz po prostu mieć tylko coś, co nie będzie miało wyciągu, znaczy być jak gdyby po trasach, w których nie ma wyciągu i po to chcesz mieć elektryka, no to ten, to że będzie lżejszy, to będzie duży komfort, bo i tak tego silnika nie będziesz tak na zjazdach używał. No właśnie. Ale twój jest fajny w momencie, kiedy właśnie chcesz się nacieszyć w miejscu, gdzie nie ma gór i poćwiczyć zjeżdżanie. Tak szybko wczoraj się rozeszliśmy z tymi trialowcami, że
Kurczę, nie nagraliśmy pożegnania, a było. Trailowcy tak entuzjastycznie zareagowali na nasze rowery, że zdecydowaliśmy, że zostaniemy chwilę dłużej. No i przez to nie nagraliśmy odcinka o tym, jak się jeździ na jednym kole. To znaczy się, nie tyle odcinka, jak się jeździ na jednym kole, co raczej odcinka o tym, że jeżdżenie na jednym kole wcale nie jest niebezpieczne. Bardzo chciałem podziękować za te wszystkie wyświetlenia. Pod ostatnim filmikiem na dzień dzisiejszy mam tam 700 chyba 50 wyświetleń. Nie spodziewałem się, że pierwszy odcinek zobaczy tyle osób, tak naprawdę po kilku dniach. To daje mi sporego powera i taką motywację do tego, żeby realizować dalej. Na razie poczekamy, poleci bombowiec. Mega zajebisty, uwaga. Dostałem bardzo dużo fajnego feedbacku. No, chcę po prostu progresować, żeby te odcinki były lepsze, żeby Wam się to lepiej oglądało. A może uda się doprowadzić do sytuacji, w której Wy będziecie wyczekiwać tych odcinków. Ale by to było fajnie. Zobaczymy, może to się uda. No i chyba tyle. Zapraszam do komentowania. Jeśli zasubskrybujecie kanał, no to będziecie widzieć, że wychodzą kolejne odcinki. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.